Witam bardzo serdecznie z Bajchu, z tej strony. Zapraszam na kolejne spotkanie z kanonierami. Odcinek 17, eee, odcinek, gdzie podejmujemy Atletico Madrid w rewanżowym spotkaniu Ligi Mistrzów. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zachęcam do oglądnięcia. Dam Wam teraz chwilę, żeby nie zespoilerować wyniku. I tak, wygraliśmy 3 do 0. Wygraliśmy 3-0. Pierwszy mecz, w sumie ten wynik, jak widzicie, jest też na, na ekranie, więc wystarczyło popatrzeć, żeby sobie Nie Tylko nie ma pokazanych tutaj bramek. Bardzo ładne bramki. Dwie bramki zdobyliśmy w trzeciej minucie, także to, to, to było coś. Oxlade, Chamberlain i to z obowiązkami tych bramek. W międzyczasie zagraliśmy z Burnley. Burnley, które. Było też tak jak my, jego, jego manager jest pod, tak samą, taką samą pracą jak my, bo jak się ukazuje gramy o posadę i z bajku i dajsz nie unikają gry o puchar urzędu pracy. Tak media określiły ten mecz. Oczywiście wiąże się to z tym, że nasza pozycja w klubie jest bardzo niepewna i tak naprawdę chyba tylko Liga Mistrzów ratuje mnie przed utratą tej posady. Więc to jakby, jakby pod taką presją jeszcze pracujemy, że jeden błąd i tak naprawdę możemy pożegnać się z pracą. Znowu możecie mieć dysonans z tego, co mówię, do tego co widzicie na ekranie i tego, co robi kursor myszki. Znowu niestety muszę dograć ten dźwięk w postprodukcji, tym razem mój mikrofon zaczynał się przerywać. A widzimy teraz mecz Thiago Maja, bernardeschi na prawo do Heinricha. Heinrich doświadkowuje do rezerwowego Danego Wellbacka, który zdobywa pierwszą bramkę w tym sezonie. 90. minuta spotkania to była, przez cały mecz nie mogliśmy sforsować defensywy Barley. dopiero udało się to w tej ostatniej minucie. Dało nam to ważne trzy punkty, widzimy, mieliśmy lekką przewagę, mieliśmy przewagę w strzałach. Mieliśmy też lekką, lekką przewagę w posiadaniu piłki, 58% mieliśmy, byliśmy przy piłce. Dosłownie rzutem na taśmę wygraliśmy to spotkanie. Jeszcze pod sam koniec rezerwowy Andre Gray stanął oko w oko z Donna Rumą, Jednak Włoch obronił ten strzał, tam graliśmy z zupełnie zrotowanym składem, cała, cała jednostka. To byli zawodnicy rezerwowi. Widzimy, Liverpool w swoim meczu zaległym przegrał z Crystal Palace 1-0 i powoduje to, że mamy dwa punkty przewagi nad Liverpoolem. To jest, to, to jest taka mała, mała strefa komfortu, żeby właśnie walczyć o to czwarte miejsce. A dzisiaj Atletico. dzisiaj Atletico, z którymi wygraliśmy 4-0. Widzimy Sanchez może, za, może wrócić do gry, zagrać około godziny. Dani Welbeck może zagrać 45 minut według naszych lekarzy. Więc o ile Sanchez wyjdzie w pierwszym składzie, o tyle Welbeck raczej na ławce rezerwowych rozpocznie. Widzimy Napoli w swoim pierwszym meczu wygrało z Monako 1-0. I widzimy skład Atletico, który myśli, który, który przewiduje nasz scout. Jest Jimenez i Godin, czyli ta dwójka środkowych obrońców, którzy pauzowali w poprzednim spotkaniu, nie ma Slajko, który oczywiście dostarczył nam kartkę z nami, Mensah jest skoncentrowany, Antoine Griezmann, skręcony staw skokowy, jest możliwy jego występ, powinien wrócić do przynajmniej lekkich treningów. I widzimy, nasz, nasz asystent, nasz scout myśli, że Diego Simeone będzie grał w bardzo ofensywnym 4-2-2-2. Z Koreą i Gameiro na ataku. Nasz skład, widzimy, tutaj oczywiście Giru jest odrywający, a nie kompletnym napastnikiem. to musi, Do tego musi się przyzwyczaić, Giru. Myślę, że zagramy z kontrataku. Spróbujemy oddać trochę inicjatywy Atletico, ale spróbujemy zaatakować w kontrze w taki sposób zdobyć bramkę. No i nasz skład tutaj bez większych niespodzianek w bramce trzech, obrońcy Monreal, Kościelny, Mustafi, Bellerin, dalej Czaka, Thiago, Maja, Alexis, Uzil, Chamberlain i Oliver Giroud. W karyderowych to Donnarumma, Tonelli Heinrich, Elneni, Kacorla, Iwobi i Welbeck. Iwobi jakby Alexis musiał zejść z boiska, prawdopodobnie też nie zagrał całego meczu. E, widzimy, y, y, Alexis wraca po kontuzji do składu. Jest też na, także na awsce rezerwowych Danny Welbeck, który wygrał nam ten, na ten ostatni mecz z Burnley. No i Aaron. Aha, zapomniałem. Aaron Ramsey wrócił po, po urazie, więc Aldani nie będzie na awsce rezerwowych i Tiago Maja będzie tam. Ramsey rozpocznie. Zobaczymy, jak Waliczek się spisze. Kontuzja oczywiście, brak kola Sinacia, Tam nie było też. Nie może go zagrać Debussy, nie może zagrać Merty rabiot Rabiocz, Dembele którzy nie są zgłoszeni. Poza ławką jest jeszcze Bernard Bernardeschi, jest też Walcott. Koklein, Elneni i Cazorla cały czas narzekają na to, że chcieliby grać więcej w pierwszym składzie. No, na razie na razie staram się dawać im okazję, jednak nie wiadomo, czy nie odejdą w lecie, ale to zobaczymy, czy w ogóle jeszcze będę w sytuacji, gdzie będę mógł podjąć decyzję jakąkolwiek w Arsenalu. Widzimy, jesteśmy lekkim faworytem tego spotkania. mamy Buchmacherzy płacą mniej za nasze zwycięstwo. Kluczowymi zawodnikami dla Atletico Angel Correra, dla nas Mesut Özil. I widzimy Atletico w bramce. Jan Oblak dalej, Filipe Luis, Jimenez Godin, Juan Fran. W pomocy Seul, Koke, Nico Gaitan, Carrasco, Gameiro i Korea Widzimy, ta dwójka Jimenez Godin wraca na środku obrony Atletico. Korea razem z Gameiro tutaj w, będą w pierwszej linii grać Filipe Luis zdawało mi się, że miał jakąś kontuzję jednak on wrócił dopiero co po kontuzji nasz skład oczywiście znacie przed chwilą o tym rozmawialiśmy widzimy Antoine Griezmann jest na ławce rezerwowych razem z Saviciem Fernandezem Moją, Fernando Torresem Gabim i Korcią więc jako, że jest ma uraz jeszcze Griezmann trochę agresywnie go potraktujmy to samo z Gameiro, agresywniejszy pressing i zmuszanie zagrania słabszą nogą. Zmotywujmy jakoś naszych zawodników, powiedzmy im spokojnie, że nie wolno nam się teraz dekoncentrować. To jeszcze nie koniec. Miejmy nadzieję, że się nie zestresują tym, jak my takim powiemy, i się skoncentrowali. Szczególnie linia obrony jest skoncentrowana, o to właśnie chodziło w tej rozmowie. Widzimy na biało-czerwono gospodarze, czyli Atletico Madryt, na bordowo granatowo, czarno, cokolwiek z żółtymi ze złotymi aspektami my gramy. Rozpoczęło Atletico, mieliśmy tam przez chwilę piłkę na wysokości polakarnego karnego, ale Aaron Ramsey yy, traci futbolówkę. No to jest mecz, gdzie po prostu chcemy nie przegrać tego meczu i nie przegrać go wysoko, gdzie chcemy w miarę szybko strzelić bramkę na wyjeździe. Gdzie chcemy zapewnić sobie ten awans jak najszybciej? Jeżeli strzelimy bramkę, myślę, że ten awans będzie nasz, bo wtedy Atletico by musiało strzelić 5. Musieliby wygrać różnicą czterech bramek. Co na tym poziomie myślę, że nawet nam się nie powinno przydarzyć. Powinniśmy bez większego problemu awansować. Widzimy, 25 minuta, cały czas nic się nie dzieje. Teraz. Czaka fauluje kokę, i czy Czaka zrobił coś głupiego, czy sędzia podchodzi do Szwajcara? Miejmy nadzieję, że Czaka nie zrobił nic głupiego. No i reprymenda tylko od arbitra w kierunku Szwajcara, i teraz Godin do Saula. Angel Koreat, pierwsza akcja tego spotkania kościelnego, tutaj uprzedził Gameiro. Giru tutaj wykorzystuje błąd Juan Frana, Alexis Sanchez do środka do Uzila. Uzil przyjmuje Uzil 18 metr 1 do 0. Fantastyczna akcja, fantastyczny kontratak w naszym wykonaniu, 28 minuta, Mesut Uzil zdobywcą bramki, strzał tuż pod poprzeczkę, świetnie Kościelny przechwycił tam podanie, podanie do Gameiro. Potem błąd bon Juan, bon Juan Frana-Giroud zagrał piłkę do Aleksisa, ten z pierwszej piłki do Uzila, widzimy Niemiec lewą nogą przyjmuje, lewą nogą uderza, potężne uderzenie tuż pod poprzeczkę. I wychodzimy na prowadzenie. Mamy to, co chcieliśmy, mamy szybko zdobytą bramkę 28 minuta. Mamy prowadzenie, mamy w sytuację, gdzie Atletico musi zdobyć 5 bramek, więc powinniśmy spokojnie ten mecz już do, dowieść do końca to zwycięstwo. Nawet jeżeli tego meczu nie wygramy, po prostu awans, teraz widzimy Atletico... Niko Gajtan, Gajtan do Korey Mustafi, Saul zbierze tą piłkę jeszcze na prawo do Karasko Janik Fejra, Karasko, dobrze Monreal tutaj Koke, Gameiro Gameiro w polu karnym, Gameiro, Pet Trzech. fantastycznie broni wybija to uderzenie na rzut rożny zbija futbolówkę za linię końcową boiska i będzie jeszcze rzut rożny Niko Gajtan Gajtan, tutaj Giru wybija Mesut Uzi, teraz czy uda nam się wyprowadzić jakąś kontrę, Uzi i Aleksis Aleksis przyjmuje tę piłkę, ale za daleko odskoczyła mu Saul. Teraz jeszcze kościelny, dobrze, Jimenez. Korea uprzedził Mustafiego, ale tutaj bardzo dobrze czeka. I ta akcja się skończyła. Oczywiście miło bardzo by było wygrać to spotkanie. Nie jest to obowiązek, ale nasi kibice pewnie bardzo by chcieli to zobaczyć. Tym bardziej, że jesteśmy w bardzo mieszanej tej formie. Dwa ostatnie mecze wygraliśmy. Co prawda, ale ten ostatni mecz zmęczyliśmy się mocno. Widzimy z Sanchez też jakiś uraz, rana cięta głowy. Out, Juan Fran, tutaj Gameiro miał dużo miejsca. Gameiro minął Kościelnego, Gameiro dośrodkowanie Mustafi i 1-1. Szkordan Mustafi zdobywa swoją drugą bramkę samobójczą w tym sezonie. Przynajmniej z co pamiętam, to tylko druga. Widzimy Gameiro urwał się tutaj prawą stroną, wyprzedził Kościelnego, dośrodkowo w pole karne. Mustafi próbował wybić tę piłkę na rzut rożny, a tak, ale wyszło mu fenomenalny strzał, nie dający żadnych szans na interwencję Petrowi Czechowi. Widzimy 1-1, tutaj cały czas ten uraz Aleksisa Sancheza. Myślę, że zejdzie za niedługo, powiedzmy, zawodnikom, żeby się skoncentrowali, że sytuacja w piłce może się zmienić w mnieniu oka i nasi, nasi zawodnicy właśnie to zrobili, skoncentrowali się mocniej. Rozpoczynamy drugą połowę. Tego spotkania wynikiem 1-1. Łyk wody przed tą drugą połową. gdzie Sanchez tutaj powstrzymany przez Huana Frana. 1-1 też niezły wynik. 1-1 to wynik, gdzie nie przegramy przede wszystkim. Gramy oczywiście na trudnym terenie, na Vincente Calderon. Tutaj ciężko się gra. Ciężko, ciężki teren. Widzimy, na Napoli strzeliło drugą bramkę. Dwa gole Kalechona w ogóle w meczu napoli Monako. A my zaraz dokonamy zmiany. Nie ma sensu ryzykować zdrowia Alexisa Sancheza. Alex i Wobi zastąpi go na murawie. czeka okrany jeszcze żółtą kartką. Tutaj Monako przegrywa już 3-0. Maksimowicz zdobywcą bramki. U nas się nic nie dzieje. My gramy solidnie w defensywie. Nie dajemy Atletico do dojścia do sytuacji, nie, nie stwarzają sytuacji. Widzimy Griezmann za Gaitana, Augusto Fernandez za Saula. Więc Antoine Griezmann pojawił się na boisku w to ostatnie 23 minuty. Diego Simeone będzie chciał jeszcze dokonać cudu tutaj w Madrycie. Teraz Ramsey, podanie zablokowe przejęte przez Jimeneza. Jimenez w kierunku Gameiro, a tutaj dobrze jest Mustafi, Augusto do Griezmana, Antoine Griezman, Grizman znowu do Gameiro, Angel Corea, Corea, ale od razu dwóch piłkarzy obok niego i teraz zablokowane to podanie od Augusto do Griezmana, Bellerin, ale Bellerin za długo zwlekał z zagraniem piłki, Griezman, Gameiro, Gameiro trafia w słupek. i czeka, wybija piłkę w aut. Mieliśmy dużo szczęścia teraz, po jak, przegrywaliśmy 2-1, i zrobimy jeszcze jedną zmianę. Tiago Maja zastąpi Granita Graniteczaka nie, nie, nie rozgrywa tak dobrego spotkania jak to miało miejsce na Emirates. Więc 1-0 cały czas czy znaczy, przepraszam, oczywiście 1-1 w tym meczu, 4-1 w dwóch meczu. Widzimy, Filipe Luis jeszcze opuścił boisko. Tak jak mówiłem, wracał po kontuzji. Monako strzeliło bramkę, Medi zdobył są tego gola, ale tam raczej Napoli awansuje. Tutaj też no, musiałby się zdarzyć coś bardzo złego, żebyśmy nie awansowali do półfinału. Widzimy 80. minuta spotkania, 1-1. Jeszcze Lorenzo Tonelli pojawi się na boisku za Mustafiego. Mustafiego, który trochę ma problem z kondycją. Cała nasza obrona ma już żółte kartki, więc niech Tonelli zagra sobie te ostatnie 10 minut. Zobaczymy, niech świeże nogi tutaj Dowiedzą nam te 1-1, te je, to 1-1. Jeden, jeden. I widzimy jeszcze rzut że na koniec. Mesut Uzil, Juan Fran wybija, Korcia przejmuje piłkę. Wybicie do Angela Korei, tutaj Bellerin, Bellerini Korea, Hiszpan nie może faulować, Gameiro, Gameiro na prawo do Carrasco, Carrasco do Korei, Korea z wolę ja uderza. No, ładny, ładna by, byłaby to bramka, jakby Angel Korea przymierzył celnie. Jednak piłka leci obok bramki i mecz zakończony wynikiem 1-1, do -1. awansujemy 4-1 w dwóch meczu. nie przegraliśmy z Atletico. Kolejny dobry mecz, tak samo jak z Dortmundem w pierwszym meczu wygraliśmy 2-1, potem remis 0-0. Widzimy tutaj to samo, pierwszy mecz wygrany, w drugim meczu remis, Uzil najlepszym zawodnikiem spotkania. Widzimy Alexis Sanchez kontuzjowany. Możliwe, że nie zagra w następnym meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie wyślemy go do lekarza, żeby jak najszybciej wrócił do pełnej, do pełnej sprawności. Widzimy, cudowny sen trwa dalej. Kolejne wspaniałe zwycięstwo pańskiego zespołu. Musi pan być zachwycony tym wynikiem i postawą pańskich podopiecznych w tych rozgrywkach. To wspaniałe uczucie. Wszyscy ciężko się napracowali i teraz zbierają owoce swojej pracy. Otrzymaliśmy prawie 6 milionów funtów za udział w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, więc dużo pieniędzy dla zarządu. Uzil oczywiście, zawodnikiem spotkania. Napoli awansowało w meczu z Monako 4-1 w meczu, Tak samo jak my, w dokładnie ten sam wymiar. Widzimy, że Ligi Mistrzów jest w piątek, więc poczekamy na nie. Zobaczymy, z kim się zmierzymy i zobaczymy też, jak ładnie pasek stanu gry się zapisuje. Widzimy też porady i sugestie: możemy przeczytać, że jeżeli ustawimy status zawodnika jako niepotrzebny klubowi, zwiększy szanse na, na to, że dojdzie do porozumienia z zainteresowanym nim klubem. Więc w sumie to nam mówi, że jeżeli chcemy kogoś bardzo sprzedać, możemy go dać jako niepotrzebny, ale nie sprzedamy go za tak duże pieniądze, jakbyśmy chcieli. Eee, to jest mniej więcej w skrócie. Widzimy podsumowanie naszego spotkania. Czeka nie najlepszy występ. Uzil, najlepszy, najlepszy występ na boisku. Atakowaliśmy 57% razy środkiem. Tutaj najwięcej błędów popełnił Hector Bellerin. Ale to też był mecz, gdzie. Te błędy nie były karane. Hectora Bellerina widzimy to Jada Bramka, Szkordena Mustafiego. Tego maja nauczył się języka angielskiego w końcu, więc Brazylijczyk będzie mógł się porozumiewać. Widzimy portugalski, zna płynnie angielski dobrze i hiszpański słabo. No, nie musi się zmieniać w sumie. Mam nadzieję, że w Hiszpanii nie będziesz chciał grać, że nie uciekniesz do Barcelony czy tam Realu jak większość piłkarzy. Barcelona PSG, Lyon Tottenham. Barcelona oczywiście pierwszy mecz wygrała 1-0, Lyon przegrał w Londynie z Tottenhamem 2-1. Więc to są inne, kolejne mecze ćwierćfinałowe, zobaczymy kto awansuje. Tutaj Liverpool gra z Sunderlandem też, mecze ligowe na hmm. dużym, które nie grają w europejskich pucharach. Widzimy PSG niespodziewanie eliminuje Barcelonę. Dwa trafienia Di Marii i Cavani. Lyon remisuje z Tottenhamem, więc Tottenham też awansuje. Także wiemy na poli Tottenham że i my zagramy w półfinale. Liverpool wygrał z Sunderlandem 6-1. Hat-trick widzimy. Wow. Manchester City wygrał 1-0 z Chelsea. Aguero strzelił bramkę, ale Manchester City prowadzi już nie Pep Guardiola, tylko Rafa Benitez jak widzimy. Pep Guardiola został zwolniony, bodaj 22 stycznia, jak dobrze pamiętam. bo to sprawdzałem, jak sobie zobaczymy zmiany w stanowiskach menedżerskich. Widzimy, Guardiola 22, 22 stycznia zwolniony. Rafa Benitez od 5 lutego. On już, z nami, właśnie Benitez z nami wygrał w tym spotkaniu z City. Guardiola jest bez pracy. Mógłby być dobrym asystentem moim, ale. No... Pewnie czekasz, mnie zwolnią z Arsenalu. Taka to uroki karuzeli trenerskiej. Widzimy cały czas, walczymy z Liverpoolem o te czwarte miejsce. Jeden punkt straty i mecz zaległy. Tutaj raport przed meczem z Southampton. Cloud Puel widzimy cały czas trenerem Southampton. My damy odpocząć na wszelki wypadek przed tym spotkaniem ligowym swoim zawodnikom, żeby nabrali trochę więcej kondycji, żebyśmy nie musieli rotować całego składu. Że Sanchez też sobie odpocznie przez tą kontuzję. Pozwoli nam to zagrać z zbliżonym składem przynajmniej. Pozwoli nam to właśnie nie rotować aż tak bardzo i mam nadzieję odnieść zwycięstwo Southampton bo jeżeli przegramy możemy, może to być ostatni odcinek kanonierów widzimy Debussy wraca po kontuzji po obustronnej przepuklinie Francuz oczywiście zaplecze zespołu totalne bardzo mało gra widzimy 13 punktów musimy zdobyć żeby zagrać w Lidze Europy żeby sobie zapewnić Ligę Europy my oczywiście mierzymy w Ligę Mistrzów nie mierzymy w Ligę Europy więc tak naprawdę ten cel nas nie interesuje. Mieliśmy w ogóle wygrać ligę w tym sezonie. Widzimy, jak to się kończy. Dawno wypadliśmy z, te, z, tego, z tego wyścigu. Tam premisy nas, nas wyeliminowały przede wszystkim. No i dzisiaj mamy losowanie, tak jak mówiłem, Arsenal, Napoli, PSG i Tottenham. Chyba najbardziej bym chciał zagrać z Napoli. Chyba najmniej z Tottenhamem. W sumie z Tottenhamem mam remis i porażkę w tym sezonie, więc nie potrafimy wygrać z od tym bardziej, że Tottenham jest w dobrej formie w lidze. No ale zobaczymy, zobaczymy co, kogo przyniesie nam los w pierwszym meczu Ligi Mistrzów, półfinału Ligi Mistrzów. Tottenham u siebie zmierzy się z Arsenalem, no jakby inaczej. Ligi mecz oczywiście PSG zagra z Napoli, PSG zagra u siebie. Więc derby północnego Londynu w Lidze Mistrzów to będą w tym sezonie już trzecie i czwarte derby. U siebie zremisowaliśmy, jak, jak, jak dobrze pamiętam, 2 do 2. Nie, 1-1 chyba, nie pamiętam już. 2 do 2 chyba było. W Londyn na Wembley przegraliśmy 2-1, więc znowu będziemy musieli udać się na Wembley. Tottenham oczywiście walczy o, o mistrzostwo i to może być naszym plusem. To może spowodować, że Tottenham bardziej się skupi na mistrzostwie i wykorzystamy to, żeby, żeby wygrać ten dwumecz w Lidze Mistrzów, bo my oczywiście próbujemy wygrać Igę Mistrzów, to jest jedyny puchar, który możemy jeszcze w tym sezonie zdobyć. Z Liverpoolem walczymy cały czas o czwarte miejsce, które daje nam grę w eliminacjach, ale cały czas próbujemy zdobyć Igę Mistrzów, próbujemy zdobyć puchar. Widzimy, wrócimy najprawdopodobniej na mecz z Tottenhamem, na mecz z Tottenhamem wrócimy w następnym odcinku. Później, zagramy pewnie dwóch meczów: Manchester United i Tottenham Revanche. To będzie jeszcze następny odcinek, więc, więc wtedy te mecze będziemy oglądać. I widzimy się jeszcze raz z Tottenhamem, a tymczasem powoli zbliżamy się do końca więc. Ja tylko przypomnę, że jeżeli Wam podoba się, podoba się Wam seria, dajcie kciuka w górę, komentujcie, jeśli macie jakieś sugestie oraz subskrybujcie, żeby nie opuścić kolejnych części tej serii. Tymczasem ja się z Wami już żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku.